Rozdział 8. Rzekł Pan do Mojżesza: Wstań rano, by spotkać się z Faraonem. Gdy będzie wychodził nad wodę, powiesz mu: To rzecze Pan, wypuść lud mój, by mi służył. Witam serdecznie na kanale Zakochanej w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Bóg bierze inicjatywę i wysyła Mojżesza i Araona rankiem, czyli w chwili, kiedy Faraon chodził do Nilu. Tym razem Faraon nawet jeszcze nie dotarł do rzeki, a już Mojżesz i Araon go dopadli. Mojżesz miał stanąć wyprostowany przed Faraonem w pozycji równego, jak człowiek z człowiekiem, podczas gdy wszyscy poddani byli pochyloni przed Faraonem i widzieli w nim bóstwo. Mojżesz przekazał żądanie Boga: Wypuść mój lud, bo inaczej ześlę na ciebie rój arów. Nie do końca wiadomo, co to za zwierzęta. Czy chodzi o muchy, czy o gzy. Tradycja rabiniczna przekazuje, że w wyniku tej plagi pojawiły się rozwścieczone dzikie zwierzęta. Obie tradycje można pogodzić tym, że chodzi o rój gzów, który zaatakował najpierw dzikie zwierzęta, doprowadzając je do wściekłości. Rzekł Pan do Mojżesza: Wstań rano, by spotkać się z Faraonem. Gdy będzie wychodził nad wodę, powiesz mu: To rzecze Pan, wypuść lud mój, by mi służył. Jeżeli nie wypuścisz ludu mego, to ja ześlę muchy na ciebie, na twoje sługi, na lud twój i na twoje domy, tak, że zostaną napełnione muchami domy Egipcjan, a nawet ziemia, na której oni są. Lecz oddzielę w tym dniu ziemię Goszen, którą zamieszkuje mój lud, a nie będzie tam much, abyś wiedział, że ja, Pan, rządzę w całym kraju i zrobię różnicę między ludem moim a ludem twoim. Jutro ukaże się ten znak. I uczynił tak Pan. I sprowadził mnóstwo much do domu Faraona, do domów sług jego i na całą ziemię egipską. Kraj został zniszczony przez muchy. Ta plaga znów uderza prosto w autorytet Faraona. Znane są freski pokazujące Faraona rzucającego sieci na dzikie zwierzęta. W tej chwili Mojżesz informuje Faraona o tym, że jego władza nad dzikimi zwierzętami się skończyła, że jego sieć jest urwana. To dyskredytuje boskie pochodzenie jego władzy. To zjawisko rzuca też światło na bieżące wydarzenia. Faraon chciał ujarzmić synów Izraela, ale Bóg przerwał sieć Faraona, pozbywając go mocy. Bóg zachował Izraelitów od tej plagi, wydzielił swój lud od otaczającego świata, tonącego w bałwochwalstwie, ale nie znajdującego ratunku u swoich fałszywych bogów. W wyniku czwartej plagi wydaje się, że Faraon po raz pierwszy ulega żądaniom Haszem, ale nie rezygnuje całkowicie ze swojej utraconej władzy i stawia warunki. Możecie iść złożyć ofiarę pod warunkiem, że to będzie w Egipcie, że to będzie na moim terytorium i na moich zasadach. Mojżesz nie dał się nabrać. Zawołał więc Faraon Mojżesza i Aarona i rzekł: Możecie złożyć ofiarę Bogu waszemu, ale w tym kraju. Nie wypada postępować w ten sposób, ponieważ obrazą Egipcjan byłaby nasza ofiara dla Pana Boga naszego. Gdybyśmy złożyli na ofiarę to, co w oczach Egipcjan jest niedozwolone, czy nie ukamienowaliby nas za to? Pójdziemy na pustynię o 3 dni drogi, aby złożyć ofiarę Panu Bogu naszemu, jak nam to przykazał. Hebrajczycy już są określani mianem ubru, czyli nieczystych,
bo rzekomo sprowadzili na Egipt nieszczęścia jako karę za herezję monoteizmu Echnatona. Taka jest przynajmniej hipoteza profesora Dawidowica. Odsyłam do odpowiedniego odcinka, link powyżej. Ubru już raz sprowadzili na Egipt nieszczęścia z powodu nowego kultu. Egipcjanie, nauczeni doświadczeniem, nie pozwolą na kolejną herezję. Gdyby więc Hebrajczycy złożyli ofiary w Egipcie, narażaliby się na represje ze strony Egipcjan. Dlatego faraon zgodził się w końcu na pustynię, byle nie za daleko. Ja was wypuszczę na pustynię, byście złożyli ofiarę Panu, Bogu waszemu. Tylko nie oddalajcie się zbytnio i wstawcie się za mną. Oto ja, gdy wyjdę od ciebie, będę prosił Pana, a jutro muchy oddalą się od Faraona, od sług jego i od ludu jego. Tylko niech Faraon nie zwodzi nas więcej, nie wypuszczając ludu, i pozwoli ludowi złożyć ofiarę Panu. I wyszedł Mojżesz od Faraona i błagał Pana. Pan zaś uczynił według próśb Mojżesza i oddalił muchy od Faraona, od sług jego i od jego ludu. Nie pozostała ani jedna. Lecz i tym razem serce Faraona pozostało twarde i nie puścił ludu. Widać wyraźne przeciwieństwo postawy sprawiedliwego Mojżesza i niesprawiedliwego Faraona. Sprawiedliwie wstawia się na modlitwie za innych i Bóg wysłuchuje jego modlitw. Faraon natomiast był niesprawiedliwy i taki pozostanie mimo okazanej dobroci ze strony Boga. Jak tylko ustąpi czwarta plaga, faraon znów utwierdza się w swojej złej woli. Wracamy do punktu wyjścia. Bóg będzie musiał uderzyć jeszcze mocniej na Egipt, syłając piątą plagę. Do usłyszenia.